Cześć, Jacek z tej strony. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o chińskich asystentach i czy warto je kupić. Zamówiłem sobie ostatnio, właśnie dwie sztuki. Newer firma. Zamówiłem czarny mat z fajkami i zapłaciłem za to chyba 730 zł, czyli 360 z groszem, bo tam były grosze jeszcze do tego, za sztukę z fajką. Są dwie wersje: jest srebrna i czarna. Srebrna ma taki piankowy uchwyt, i to dla mnie trochę tanio wygląda. Bo dla mnie system srebrny to jest cały srebrny i to od razu widać. I też od razu widać, jak ktoś ma tego chińskiego srebrnego, bo ma tą głupią piankę do uchwytu. Może to jest wygodne, ale dla mnie to tak potania strasznie ten statyw, który jest takim symbolem trochę jakości, powiedzmy, ale czarny, matowy. Jest czarny, cały matowy, także to jest na plus akurat. I teraz jak to się ma do Avengerów? Bo teraz w moim studio na stałe zagościły trzy Avengery, które praktycznie są używane do wszystkiego, nawet mikrofon obecnie teraz mam na Avengerze, bo to są po prostu najlepsze statywy na świecie. Ale są dosyć drogie. Ponad 1000 zł trzeba wydać za jeden statyw z fajką, z poprzeczką. Czy warto kupić chińszczyznę za 350 za sztukę albo tamten pakiet dwóch za 700 coś albo nie wiem trzech bez fajek za chyba 500 coś. Tych pakietów tam jest dużo nie będę podawał linku w opisie. Podam tylko Newer firmę i wpisujecie Newer Assistant i macie tam naprawdę dużo. Ja kupiłem te czarne z fajką bo w sumie takie najbardziej mi się przydawały. W sumie nie widzicie ich teraz na filmie bo trzymają tło. Jestem na tyle genialny, że postanowiłem, postanowiłem użyć ich do trzymania tła. Bo jak fajkę skierujecie dwie fajki w 90 stopni, one się ładnie zablokują. W użycie w tubę, możecie śmiało rozwijać tło. Nie potrzebujecie poprzeczki, wygląda fajnie, ale nie macie ich do recenzji do filmów. Wtedy dlatego są przebitki. <laughs> tak. A tełko moje własne malowałem sam. ładnie. Czy warto, wróćmy do tego tematu. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że są znaczące różnice w jakości wykonania niektórych elementów tego statywu w porównaniu do Avengera. Jak rozłożymy nogi? Aha, jeszcze warto wspomnieć, że te wszystkie, chyba większość wersji, są takie, że mają bazę odczepianą, czyli kolumna centralna się wyciąga. I ja lubię najbardziej ten zestaw ze wszystkich moich Avengerów, bo też mam ten z jedną ruchomą nogą, ten na stałe i właśnie z wyciąganą bazą. Ten z wyciąganą bazą lubię najbardziej, bo jak wyciągnę bazę, to. Główny ten pręt jest prosty, a bazę mogę schować do powiedzmy torby. Także jest to mobilne w transporcie, a nie ma tego wielkiego L takiego z nóżką, który zawsze wystaje, jak złożymy systema. Te takie są, ale po, po złożeniu pierwsze co widać, to jak się go przyci przyciśnie do ziemi, tak jakby to widać, że te nóżki się troszeczkę rozjeżdżają troszeczkę to chodzi. W porównaniu do systema, który stoi praktycznie jak skała, nieruchomo, tak ten widać taki, takie lekkie ugięcie się tych nóg. Jest to pewnie spowodowane mechanizmem rozkładania bardziej niż samą stabilnością, czy tam możliwością wygięcia się. Nie używałem ich jeszcze na sesji. Teraz sobie trzymają tło dosyć ciężkie bez problemu. Lampę na to zamocowałem też bez problemu, także. Nie przewiduję problemów z tymi statywami. Używałem tych srebrnych z tym głupim uchwytem podczas sesji w innym studio, po prostu, także też nie widziałem problemów żadnych takich poważniejszych. Ale wiem, że nie będę ich używał do świateł głównych, ciężkich, tylko po prostu mam od tego właśnie Avengery, które są do tego stworzone. Te będą jako taki zapas. Albo tam, gdzie na przykład będę widział odbicia srebrnych, tam wezmę czarny matowy. Ale będą to takie zapasy bardziej niż te statywy główne. Statywy główne pozostają oczywiście Avengerowe, no bo, no bo tak. I ta baza troszeczkę się ugina w porównaniu do Avengera. Niech będzie. Jestem w stanie to przeżyć i tak stoi stabilnie i tak stoi fajnie. Rozkład nóg jest na szczęście taki sam jak w Avengerach, także możemy je razem ze sobą stawiać w rzędzie. Także to bez problemu, jeżeli chodzi o przechowywanie ich. Znaczącą różnicę, znaczącą różnicę widać w grip headzie. Dlatego, że Avengery mają ją płynną i ten uchwyt, za który kręcimy, on jest obłożony tą wielką gumą taką i no to jest najlepiej, jak tam dokręcimy nawet z niewielką siłą, to to się po prostu zaciska. Tutaj te grip heady są ząbkowane. Z jednej strony to fajnie, bo wiemy, że nam się nie obróci. Z drugiej strony no trochę tam trzeszczy i te, 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 takie, te wielkie śruby nie są takie wygodne jak w Avengerach. To trzeba przyznać, że jednak wykonanie i jakość po prostu pracy na Avengerach jest tutaj wygodniejsza, ale tamte się też świetnie zaciska mocno, no te ząbki jak się zakliszczą, no to już nie, się, nam się nic nie przesunie, także tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Też warto zauważyć, że oba gripheady na Newerach są ruchome. W Avengerach jeden griphead jest przy, przymocowany na stałe do fajki. Przynajmniej w tych kitach. Jest on na końcu fajki. Nie można go przesunąć. Czasem by się może nawet chciało. Także tutaj szkoda, że nie można tego zrobić. Oczywiście osobny griphead jest z tą głowicą, która ma śruby z obu stron. Także nie ma najmniejszego problemu. Ale no te zestawowe niestety mają ten griphead na stałe. Chociaż to też... Może być zaleta, może wada, zależy jak tego używacie. Fajka w Avengerach jest równa po całości, a w chińskich jest z trzpieniami na końcu. Mamy na końcówkach trzpienie zrobione, jeden nawet z gwintem 1 trzecia, a drugi z 1 czwarta, a drugi z 3 ósme. Czyli możemy sobie coś bezpośrednio do nich przykręcić, nie potrzebujemy dodatkowych przejściówek albo trzpieni. To jest akurat fajne. Chociaż też może niekoniecznie fajnie, zależy do czego używamy. Jeżeli do fotografii to jest w miarę spoko. Do filmu, gdzie też bardzo często są używane, no nie każdy potrzebuje tego gwintu na końcu. Czasem jest po prostu potrzebna solidna rura i to Avenger zapewnia. Tutaj ta rura też jest fajna w chińskich, ale jednak te gwinty na końcu takie są powiedzmy mało uniwersalne. Tak bym to nazwał w sensie, no ten Avenger to jest taki jakby takie narzędzie, wielozadaniowe, a tutaj jest tak jakby bardziej do fotografii. Plusem jest to, że jak zaciśniemy sobie jakiś uchwyt śrubą na tych trzpieniach, no to tam jest ten, taka końcówka właśnie z tym rowkiem, że nawet jak nie dociśniemy śruby, to nic nam nie wypadnie. W Avengerach tego nie mamy, no ale też w Avengerach ja na przykład sobie spiłowałem jedną fajkę po to, żeby móc dociskać do płaskiego. Tutaj tego nie robię jeszcze, może sobie spiłuję, zobaczę, ale czasem fajnie jest mieć ten gwid na końcu, czasem nie. Jest to jedna różnica, z którą, którą chciałem wam po, po prostu powiedzieć. Drugą wielką różnicą jest sposób rozkładania w pionie, dlatego że po otwarciu, pierwszym tego chińskiego przestraszyłem się, dlatego, że tam jest sprężyna, która była przymocowana po prostu. Ciasno schowane, na mega mocną sprężynę. Zwykłe Avengery systemy nie mają żadnych takich ustrojstw w rurze, nie mają amortyzacji, tylko gumową uszczelkę, ale je się tak gładziutko opuszcza i podnosi, że one tego w sumie nie potrzebują. To one są tak pięknie zrobione, dopasowane, że tą rurę góra-dół się tak ślicznie podnosi, wysuwa, że aż się chce na tym pracować. Tutaj czuć taki trochę opór, taki brak dopasowania tych tulej. Tak mi się wydaje, bo ta sprężyna, OK, fajnie nam zamortyzuje coś, jeżeli nam upadnie. W sensie, jeżeli nam odkręci się śruba i cały ciężar z lampą spadnie na dół i po prostu ta sprężna zamortyzuje. W Avengerach tego nie ma, ale w Avengerach jakoś tak gładziej to chodzi, że bardzo ładnie się otwiera ten statyw i go zamyka, składa. Także. Tutaj akurat wolałbym płynność działania Avengera niż tą amortyzację sprężyny właśnie z tego Newera. Warto też może wspomnieć, że stopki Newera są bardziej plastikowe, a Avengerowe końcówki nóg są bardziej gumowe. To też może mieć znaczenie. Nie wiem, czy porysuję na przykład parkiet. Ja tego na parkietach nie używam. Tutaj w studiu mam cykloramę z wykładziną albo kafle. Także mi to powiedzmy aż tak nie przeszkadza, ale miałbym to na uwadze. Avengery mają taką mega twardą gumę, ale czuć, że to jest bardziej gumowe niż plastikowe. W Newerach jest to trochę chyba bardziej plastikowe. I to by było całe moje, powiedzmy, porównanie tych dwóch statywów. Czybym polecił je? Zależy. Zamiast Avengerów, nie. Zamiast zwykłego, każdego innego statywu, tak. Oj, tak. To są. Powiem tak, wolę mieć. Słaby z najwyższej półki niż najdroższy z tej słabej półki, dlatego że on i tak przewyższa jakością taki zwykły statyw, zwykły tam nie wiem, amortyzowany powietrzem. One są fajne, bo są kompaktowe. Systemy, wiadomo, nie są aż tak kompaktowe, ale jeżeli chodzi o stabilność czy łuźwik jakość wykonania. Łatwość pracy, bo tak jak wspominałem w mojej oryginalnej recenzji systemów Avengera, jednak ta fajka ułatwia mega pracę, bo możemy sobie tylko odkręcić, przekręcić fajkę, już mamy booma, nie musimy tam wyciągać czegoś, rozkładać jakoś tam nie wiadomo, przeciwwagi ogromnej, bo tutaj jednak ta stabilność zapewnia swoje. Wykoda pracy na systemach jest dużo większa niż na zwykłych statywach, także jeżeli macie budżet na lepszy statyw, to gorąco polecam te podróby. Jeżeli macie budżet na systemy, to polecam kupić oryginalne Avengery od Manfrotto Systemy, no bo to jednak jakościowo wypada o klasę wyżej. Ale przyjemność pracy na systemdzie, nawet takim chińskim, który jest i tak bardzo dobrze wykonany, jest dużo większa niż na jakichś multibumach czy tam pseudobumach czy zwykłych statywach z poprzeczkami, czy nawet zwykłych statywach, bo one są dużo stabilniejsze, dużo solidniejsze. I wyglądają świetnie, a czasem to ma znaczenie. I przy tej cenie 760 zł za dwa statywy to nie jest tragedia, ale wiem, że też nie jest mało, bo możemy mieć za powiedzmy stówkę zwykły statyw amortyzowany powietrzem. Wysokie są bardzo, bo tam mają ponad 3 metry wysokości łącznie. Zwykłe amortyzowane mają chyba tam 2,60 albo 3,20, zależy jaką wersję kupimy tą tańszą czy droższą. Także decyzję zostawiam Wam. Ale mogę śmiało powiedzieć, że są fajnej jakości. Nie są takie z mega tanie jak multi-boomy które kiedyś kupiłem na AliExpress, o których będzie w filmie. O moich największych rozczarowaniach z AliExpress, niestety. Także, jeżeli byście mieli na to budżet, to gorąco polecam, ale jeżeli macie na Avengera, to polecam Avengera. <grym> Te są bardzo fajne. Jako backup są mega fajne. Także to by było na tyle. Link w Nie, nie ma linków w opisie, przepraszam, zapomniałem. Nazwa, Newer i Sistent, żeby nie było, że link wygaśnia, później się 10 razy pytacie, jaki to jest link. Nie, nie, nie. Sistent, Newer, wpiszcie sobie w AliExpress, znajdziecie milion różnych aukcji. Ja kupiłem taka, gdzie jest możliwość darmowej przesyłki kurierem tam z Włoch, Hiszpanii chyba, skądś jeszcze i to, było, to był strzał w dziesiątkę. Także to by było na tyle, dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia lub zobaczenia tym razem. Hej!